Wieczór pełen motoryzacyjnych nowości odbył się w salonie Ciesiółka Auto Group. Podczas wydarzenia w efektowny sposób zaprezentowano dwa nowe samochody, które właśnie wkroczyły na polski rynek. Pierwszym z nich była czwarta generacja Forda Focus. 20 lat po premierze pierwszego modelu Focus nadal robi ogromne wrażenie i stanowi mocną konkurencję dla innych samochodów w klasie kompakt. Samochód zaprezentował magik, który swoim humorystycznym i ciekawym występem wzbudził spory podziw. Dzisiaj premiera nowego Focusa, który praktycznie się całkowicie zmienił. Jest to najlepszy kompaktowy samochód Forda w historii. Nowe silniki, nowe wnętrze i przede wszystkim Ford bardzo stawia na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dzisiaj jest dla każdego bardzo ważne. Samochód, który będziemy prezentować, ma wszystkie systemy bezpieczeństwa. Bardzo ważną rzeczą są dwa systemy, które są w standardzie. Klient nie musi za nie dopłacać. Pierwszym to jest asystent pasa, czyli samochód utrzymuje środek jezdni. Co ciekawe, nowością jest to, że nie musi być linia namalowana, tylko samochód odróżnia podłoże, odróżnia pobocze od jezdni. Moim zdaniem drugim ważniejszym systemem jest system zapobiegający kolizjom z poprzedzającym nas samochodem. I nowy Ford Focus został dodatkowo wyposażony w system wykrywania właśnie pieszych oraz rowerzystów. Dzięki tym dwóm elementom samochód zdobył 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Każdy, kto wybierze nowego Focusa, na pewno nie przemknie ulicami miasta niezauważony. Ford swoją nowoczesną sylwetką zwraca na siebie uwagę, a szeroka gama silników w wersji wyposażeniowych i kolorów do wyboru daje nam możliwość spersonalizowania samochodu. Na zaproszonych gości czekała również ulepszona Skoda Fabia. Po liftingu Fabia wjeżdża na drogi z wieloma zmianami i udoskonaleniami. Przód i tył samochodu zyskały nowy wygląd, ale w ulepszonej Skodzie nie brakuje także nowinek technologicznych. Niby delikatne zmiany, ale rysujące bardzo dużą zmianę. Nowy grill, nowe reflektory, jeżeli z zewnątrz, przeprojektowany tylny zderzak oraz nowe wzory felg aluminiowych. W środku auto nabrało nowych kolorów zegarów, całkowicie przeprojektowane. Nowe dekory wnętrza, jak również nowe wzory tapicerek. Z zewnątrz jeszcze bardzo fajne, podnoszące systemy bezpieczeństwa, systemy przeniesione z marki, z segmentu wyżej, a mianowicie Blitz Spot Detect, czyli funkcja wykrywania martwego pola w lusterkach oraz funkcja Rear Traffic Alert, czyli pomagania manewrowania w parkingach, szczególnie pod galeriami. Po części oficjalnej goście mogli wsiąść do obu samochodów i przekonać się o ich zaletach. Chętnych nie brakowało, a wersji aut do wypróbowania było kilka. Na szczęśliwców, którzy wygrali w losowaniu, czekały auto do przetestowania podczas weekendowej jazdy próbnej.